Cześć, tutaj Jarek Tomaszewski z Shimano Polska. Dziś chciałbym przedstawić Wam jeden z pierwszych rowerów na polskim rynku, wyposażonych w nową grupę komponentów Shimano Qs. Konkretnie mowa o modelu Viking 29 polskiej marki Nortec. Nieprzypadkowo spotykamy się na leśnej ścieżce. Sam rower bowiem skierowany jest do rozpoczynających swoją przygodę z kolarstwem górskim lub osób szukających pewnego, a zarazem przystępnego cenowo roweru do jazdy w terenie. Solidna aluminiowa rama z wewnętrznym prowadzeniem przewodów, 29-calowe koła i napęd 2x9 Shimano Qs to aż trzy mocne argumenty przemawiające za zakupem tego roweru. Nowa grupa Qs występuje w aż czterech funkcjonalnych wariantach dopasowanych do różnych stylów jazdy. Model Viking 29 wyposażono w jego 9-rzędową wersję z przednią przerzutką. Cechą jednak wspólną wszystkich czterech odmian Qs jest technologia Link Glide, którą także znajdziecie w tym rowerze. Dzięki szerszemu profilowi zębów kasety i kształtowi zoptymalizowanemu pod kątem wytrzymałości, napęd w technologii Link Glide zapewnia wysoką trwałość i odporność na zużycie. Link Glide gwarantuje także płynną i niezawodną zmianę przełożeń w każdych warunkach. Podsumowując, Nortec Viking 29 zapewnia niezawodność oraz wysoką kulturę pracy napędu Shimano Qs. Z powodzeniem sprawdzi się w rekreacyjnej jeździe górskiej oraz podczas wypadów za miasto.